kamerą Staligorzów gościmy dzisiaj u Bartosza z Marzlika. Bartku, czy ja dobrze myślę, że znajdujemy się na Twoim byłym torze? Tak, czyli w moim domu, bo dom to jest dla mnie tor i mieszkanie, gdzie obecnie jestem. Na tym, gdzie budynek stoi, dokładnie był tor taki, można powiedzieć, no może nie żużlowy, ale mini żużlowy. Dokładnie jesteśmy na murawie, dookoła była trasa jeszcze całkiem niedawno. No i tutaj stawialiśmy w sumie wraz z bratem i rodzicami pierwsze swoje kroki. Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o żużel, a teraz tak naprawdę Twoje pierwsze kroki, jeżeli chodzi o wspólne mieszkanie, bo to jest już dom tak naprawdę Twój i Sandry. Dokładnie tak, wspólnie mieszkamy już od roku czasu z moją narzeczoną Sandrą. Jest nam fajnie. Dom jest przepiękny, bardzo duży, pięknie urządzony. Ewidentnie widać rękę Sandry. Tak, ręka była tutaj Sandry i no muszę powiedzieć, to byłbym skłamał, jakbym tego nie powiedział, że też tutaj jest dużo ręki ogólnie, przede wszystkim mamy, ale ogólnie rodziców, bo jakby to oni mi, dzięki nim tutaj to powstało. Mama mocno, że tak powiem, lubi budować i nowe rzeczy, więc dołożyła tutaj na pewno swoją rękę też. Dom jest stosunkowo nowy, jak wspomniałeś, a miałeś czas, żeby się już nim nacieszyć, czy to raczej jest tak, że cały czas są rozjazdy, są mecze, jest praca w garażu? Jak to u Ciebie wygląda? Generalnie cały czas jestem nienacieszony, więc chętnie wracam do domu. To jest też fajny, duży plus, bo po zawodach zawsze tylko myślę, żeby nie gdzieś zostawać czy coś, tylko gonić do domu, bo jest tutaj dla mnie taka oaza spokoju. Cały sezon przejechałem w sumie mieszkając tutaj i szczerze nawet miałem jakieś te lekkie obawy, muszę powiedzieć, szczerze mówiąc, bo mówię nowe miejsce, jak ja będę się czuł, jak moje samopoczucie, bo to takie szczegóły, które też wpływają potem na końcowy wynik i my muszę powiedzieć, że no jeszcze fajniej, bo no jednak samemu to jest troszeczkę inaczej i pewne rzeczy też mogłem sobie poukładać po swojemu i byłem, myślę, jeszcze lepiej przygotowany niż zazwyczaj. Okej. Też jak powiedziałeś właśnie o wyjazdach, o tych powrotach, to też bardzo często mówiłeś, będąc u nas w klubie, podziwiając nasze gadżety klubowe, że przydałaby Ci się poduszka Staligorzów, tak więc oczywiście ją dla Ciebie przywiozłam. O, zdecydowanie tak, bo wiem, że męczyłem. Bardzo proszę. A dziękuję bardzo, będzie ze mną jeździć cały czas teraz. Myślę, że i o drugą muszę się tutaj upomnieć, żeby do busa była, żebym nie musiał cały czas jednej nosić. No i właśnie jak już jesteśmy też przy tym, przy busie i przy podróżach, to no Ty podróżujesz wyjątkowo dużo, bo to nie są tylko mecze ligowe, ale również wyjazdy na Grand Prix. Więc jak Tobie mija właśnie ta podróż busem? Czy to jest w jakich nastrojach? Czy to jest pełne skupienie? Czy to jest z kolei taka wesoła atmosfera? Zależy jaka jest część sezonu. Początek sezonu wygląda tak, że wszyscy jesteśmy podekscytowani, co to będzie, czy jadąc na pierwsze jakieś tam testy, treningi, potem na pierwsze sparingi, no bo jak to wygląda, jak wyglądamy na tle innych, a wiemy jak przepracowamy i wiemy czego oczekujemy, a tor pokazuje, czy dobrze o tym myślimy. Potem już przychodzi taka, jakby może troszkę, nie chcę, żeby to źle to zabrzmiało, rutyna, gdzie idziemy z automatu zdecydowanie, bo nawet jadąc do Szwecji czy coś, to wykorzystujemy już w każde spanie, bo już jest troszeczkę człowiek organizm zmęczony i faktycznie gdzieś tam ja to w ogóle mam w busie, także teraz do takiej poduszki, jak przyłożę głowę, to od razu śpię, to 100%. Dlatego nawet nie wrzucam nic, żadnych filmików ani nic, no bo co będę nagrywał, jak śpię, nie? A potem przychodzi już takie, że no już jesteśmy naprawdę zmęczeni i nawet często jest cisza, bo no już jesteśmy wszyscy tym, że tak jak powiem, gdy przychodzi ten wrzesień, październik, już troszkę zmęczeni, ale również wiemy, że po co jedziemy i co musimy tam osiągnąć. To, co w tej wypowiedzi było takie dla mnie znaczące, to cały czas tak naprawdę my. Czyli masz tutaj na myśli cały Twój team. Kto tak naprawdę jest z Tobą w tym busie i no, te takie osoby najbliżej Ciebie? No zdecydowanie my, bo nie mogę powiedzieć, że tak powiem, nie jestem firmą jednoosobową. Mam fajny, duży team. Mam tu na myśli przede wszystkim mamę, tatę, brata, Seweryna, Grzesia, Sandrę, którzy każdy ma w moim teamie jakąś rolę. I wszyscy wiedzą doskonale, do czego dążymy i kto za co odpowiada. I myślę, że to musi być tak poukładane, a na dzień dzisiejszy nawet o tym nie rozmawiamy, bo się rozumiemy bez słów, więc o pewnych rzeczach jest po prostu niepotrzebnie rozmawiać. No i realizujemy swoje.
Twojego brata Pawła i tatę widujemy w Parku Maszyn bardzo często, natomiast mama i Sandra raczej trybuny. Trybuny ale... i dom, bo myślę, że też nie ma co łączyć tak jakby wszystkiego i każdy, tak jak mówię, ma swoje zadanie. Przyjeżdżając do domu, staramy się, wiadomo o czym trzeba, to trzeba, rozmawiać jak najmniej żużlu, żeby głowa też się uwolniła i żeby to wszystko dobrze działało, po prostu, żeby nie było przesytu tego i przyjeżdżam do domu, jestem normalnym, że tak powiem, człowiekiem. Na to, że tylko mam swoje 5 minut i tam muszę zrobić swoją robotę. Tu przyjeżdżając normalnie funkcjonujemy, czy na firmie, czy w warsztacie. Też staram się, jeśli tylko mogę i czas pozwala, gdzieś tam nawet coś pomagać rodzicom czy bratu. I tak każdy dzień inaczej w sumie u mnie wygląda, więc każdy dzień jest bardzo rozmaicony, bo dużo nowych rzeczy przynosi każdy dzień i każdy dzień czegoś uczy, ale to jest właśnie fajnie. Mówisz normalny chłopak, ale taki, którego rozpiera energia, a mimo wszystko zdecydowałeś się osiedlić tak naprawdę na wsi, gdzieś, gdzie jest spokój. Czy to jest tak, że potrzebujesz takiego właśnie wyciszenia po adrenalinie, czy z kolei tutaj może rodzice? Myślę, że może nie wiem, czy potrzebuję, czy nie, aczkolwiek czuję, że to jest na pewno dobre miejsce dla mnie. Od dziecka jestem w sumie w tej miejscowości cały czas. Wyprowadziłem się 150 metrów od rodziców, więc nadal ich mam pod ręką. Obok jest babcia, jest firma, jest brat, codziennie się widzimy, codziennie razem współpracujemy, w sensie nawet na każdy temat, nie tylko, też może nawet czasami żużel. Szczerze nie wyobrażam sobie innego miejsca, żeby mieszkać gdzie indziej, bo do miasta mam blisko, mogę podskoczyć jak coś potrzebuję w każdej chwili, a tutaj przyjeżdżam, mam drzewa, słońce, jezioro, co mi więcej trzeba. Wsiadam na motor, jadę na trening, wsiadam na rower, jadę na trening, wszystko mogę zrobić tuż za drzwiami. Bartku, nasi kibice wiedzieli, że się do Ciebie wybierzemy, więc mieli możliwość zadania też kilku pytań. I między innymi już jest się pytanie... boję. Tak, te sportowe to spokojnie, te też je na pewno zadamy. Natomiast jest pytanie, jakiej słuchasz muzyki na co dzień? Ciężkie pytanie, ale myślę, że najlepsza muzyka to ryk silnika, więc zdecydowanie mi to pasuje. Ale generalnie co wpadnie do ucha i co mnie motywuje czasem, bo czasem też tak potrzebuję, więc... zwykła wyszukiwarka i jadę. A ten ryk silnika to pewnie tylko u Ciebie, a jak to jest u Sandry? Macie też takie właśnie taki wspólny klimat muzyczny, którego słuchacie? Tak, bo ona też również słucha, co do ucha wpadnie. Ale sama wie, że motory często odpalam i nawet sposoby czuję, że emocje czy coś, nawet przed sezonem jak już odpalę czy posłucham, to już te takie fajne emocje, których na... Bez sezonu nie idzie ich wywołać i to jest właśnie to, co chyba najbardziej mnie napędza. Taki duży dom to też dużo obowiązków w jego utrzymaniu. No i pytanie, jaki jest Bartosz Zmarzlik, jak wraca już ze swoich spotkań, ze swoich meczów? Czy to jest osoba, która tutaj może, można powiedzieć, wspiera jakoś Sandrę w utrzymaniu domu i tego terenu wkoło? No tak, no staram się też pomagać. Mamy podzielone obowiązki. Wiesz co, to tutaj może już skończ. No. Poprosimy jednak Sandrę, bo tak coś czuję, że tu może być taka... Ja chciałam ją wywołać. Sandra, powiedz nam, czy to rzeczywiście jest tak, że Bartek w jakiś sposób wspiera Ciebie w prowadzeniu tego domu? Nie, no muszę powiedzieć, że nie tylko jako sportowiec się spisuję, bo jako pan domu również. Staramy się pomagać w tych wszystkich obowiązkach domowych. Najbardziej co lubi robić, to pranko. Na pewno pranko. Z każdego wyjazdu, z jakiego wracamy, to czasami w drodze powrotnej on już się cieszy, że będzie dużo pranka do zrobienia. Więc myślę, że to jest na pewno główna część tutaj w tych obowiązkach domowych. Macie też sporo zielonego terenu wkoło. Czy tutaj też możesz liczyć na wsparcie Bartka, czy już ja niekoniecznie? Myślę, że domem może bardziej Sandra, a podwórkiem to ja, bo po prostu też to lubię. To jest dobry podział. Mi się podoba. Okej, a jeszcze chciałam dopytać o takie smakołyki, które gdzieś tam masz coś takiego, co sobie zawsze zabierasz w podróż, jakieś takie rzeczy, które lubisz, które właśnie Sandra może dla Ciebie przygotować? A w tym roku testowaliśmy różnego rodzaju koktajle czy coś, bo też gdzieś tam dbaliśmy o wagę, to po prostu też taka moda też może, że faktycznie człowiek się próbuje bardziej fit czy lepiej odżywiać.
A doszły nas też słuchy, pewnie kibiców również, o waszych wspaniałych wakacjach w Dubaju i podobno coś tam się wydarzyło. A to już niech się druga strona opowie. Ja? No co, przyszedł kolejny etap w życiu, tak, i Bartek mi się oświadczył. No i tyle, i będziemy dalej kontynuować, że tak powiem, wspólne życie. Czyli Sandra się zgodziła. Tak, jest dowód. Okej, okay, a czy jakoś, to też nasi kibice są tego ciekawi, czy w związku z tym jakby macie też kolejne etapy, tak sobie wyznaczyliście, czy na razie cieszycie się narzeczeństwem? Znaczy, no wiadomo, priorytet tutaj to sport, żużel i tak dalej, rozwój tego wszystkiego do przodu, tak jak tu Bartek sobie zaplanował, a co dalej, no to myślę tak jakby na spontanie. Ja tak? też nie lubię pewnych rzeczy planować, więc jak czuję i myślę, że to jest odpowiedni moment, po prostu kolejne etapy trzeba wdrążać w życie. Ale wszystko jest czas, także. Ale nie będzie tak, że któregoś razu dowiemy się z gazet, że Bartek Zmarzlik wziął ślub w Vegas? Nie, nie takich na pewno nie będzie. Tak nie. No. Okej. Okay. Słuchajcie, piękna pogoda. Może zabierzecie nas na zewnątrz? Zapraszamy. A teraz pójdziemy na chyba jedne z ulubionych naszych miejsc, jakie jest nasz stawik, który w sumie stworzył go mój dziadziuś, bo to dzięki niemu też i rodzicom mam tutaj, że tak powiem, swoje miejsce, swój azyl. Żużel rób! Rób żużel! Karmel. Bierz go! Idziemy nakarmić nasze kaczuszki. Czekamy tylko, kiedy będą małe. Oho, chyba coś z tego jednak będzie. Idziemy. Idziemy. Idziemy nakarmić nasze kaczuszki. Biała jest Sandry, kolorowa jest moja. Zawsze do nas czas, może zawsze to nie, ale czasem kwiczą do nas, jak karmimy. Jedzonko też muszę mieć. No, szkoda, że taka pogoda jest, bo faktycznie moglibyśmy pokazać mnóstwo, co się kryje pod spodem, jaki jest świat tu wodny. Karmel, do góry. Zostaw je, chodź.